Brząknął w tabakierę złotą podkomorzy i rzekł. Mój sędzio, dawniej było jeszcze gorzej. Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia, czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia. Ha, ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny. Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów wtargnęli do nas hordą gorszą od nogajów. Prześladując w ojczyźnie Boga, przodków wiarę, prawa i obyczaje, nawet suknie stare. Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów gadających przez nosy, a często bez nosów, opatrzonych w broszurki i w różne gazety, głoszących nowe wiary, prawa, toalety. Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza, bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza, odbiera naprzód rozum od obywateli. I tak. Mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli. I zląkł ich się jak dżumy, jak jej cały naród. Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród. Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory. Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory. Była to maszkarada, zapustna swawola, po której miał przyjść wkrótce wielki post, niewola. Pamiętam, chociaż byłem w ten czas małe dziecię, kiedy do ojca mego w oszmiańskim powiecie przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku. Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku. Biegali wszyscy za nim jakby za rarogiem. Zazdroszczono domowi, przed którego progiem stanęła Podczaszyca dwukolna dryndulka, która się po francusku zwała karyjulka. Zamiast lokajów w Kielni siedziały dwa pieski, a na kozłach... Niemczysko chude na kształt deski. Nogi miał długie, cienkie jak od chmielu tyki, w pończochach ze srebrnymi klamrami trzewiki, peruka z harbajtelem zawiązanym w miechu, starzy na on ekwipaż parskali ze śmiechu. A chłopi żegnali się, mówiąc, że po świecie jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie. Sam podczaszyc, jaki było pisywać długo. Dosyć, że się nam zdawał małpą lub papugą w wielkiej peruce, którą do złotego runa on lubił porównywać, a my do kołtuna. Jeśli kto i czuł w ten czas, że polskie ubranie piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie, milczał, bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza kulturze, że tamuje progresy, że zdradza. Taka była przesądów owoczesnych władza. Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować, cywilizować będzie i konstytuować. Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymówni zrobili wynalazek, iż ludzie są równi. Choć o tym dawno w pańskim pisano zakonie i każdy ksiądz tożsamo gada na ambonie. Nauka dawną była, szło o jej pełnienie, lecz w ten czas panowało takie oślepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie. Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Podczaszyc mimo równości wziął tytuł markiża. Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża a na ten czas tam w modzie był tytuł markiża. Jakoż kiedy się moda odmieniła z laty, tenże sam markisz przybrał tytuł demokraty. Wreszcie z odmienną modą pod Napoleonem demokrata przyjechał z Paryża baronem. Gdyby żył dłużej, może nową alternatą z barona. Przechrzciłby się kiedyś demokratą, bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Chwała Bogu, że teraz jeśli nasza młodzież wyjeżdża za granicę, to już nie po odzież. Nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach. Bo teraz Napoleon, człowiek mądry, a prędki, nie daje czasu szukać mody i gawędki. Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną, że znowu o Polakach tak na świecie głośno. Jest sława, a więc będzie i rzecz pospolita. Zawrzdy z Wawrzynów drzewo wolności wykwita. Tylko smutno, że nam, ach, tak się lata wleką w nieczynności, a oni tak zawsze daleko. Tak długo czekać, nawet tak rzadka nowina. Ojcze robaku, ciszej rzekł do Bernardyna, Słyszałem, żeś z zaniemna odebrał wiadomość. Może też co o naszym wojsku wie, jegomość. Nic a nic, odpowiedział robak obojętnie. Widać było, że słuchał rozmowy niechętnie. Mnie polityka nudzi. Jeżeli z Warszawy mam list, to rzecz zakonna. To są nasze sprawy. Bernardyńskie. Cóż o tym gadać u wieczerzy? Są tu świeccy, do których nic to nie należy. Tak mówiąc, spojrzał zyzem, gdzie wśród biesiadników siedział gość. Moskal był to pan kapitan Ryków. Stary żołnierz stał w bliskiej wiosce na kwaterze. Pan sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerze. Ryków jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę, lecz na wzmiankę Warszawy rzekł, podniósłszy głowę, Pan Podkomorzy, oj wy, pan zawsze ciekawy, o Bonaparta. Zawsze wam tam do Warszawy. E, ojczyzna, ja nie szpieka po polsku umiem. Ojczyzna, ja to czuję wszystko, ja rozumiem. Wy, Polaki, ja ruski, teraz się nie bijem, jest armistycjum. To my razem jemy, pijem. Często na awanpostach nasz z Francuzem gada, pije wódkę, jak krzykną ura, kanonada. Ruskie przysłowie, z kim się bije, tego lubię. Gładź dróżkę jak po duszy, a bij, jak po szubie. Ja mówię, będzie wojna u nas. Do majora Płuta adiutant sztabu przyjechał za gotować się do marszu. Pójdziemy czy pod Turka, czy na Francuza. Oj, ten Bonapart figurka. Bez Suwarowa to on może nas wytuza. U nas w pułku gadano, jak szli na Francuza, że Bonapart czarował. No tak i Suwarów czarował. Tak były czary przeciw czarów. Raz w bitwie, gdzie podział się. Szukać Bonaparta, on zmienił się w lisa, tak suwarów w charta. Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca, dalej drzeć pazurami, a suwarów wkuca. Obaczcież, co się stało w końcu z Bonapartą. Turyków przerwał i jadł. Wtem z potrawą czwartą wszedł służący i raptem boczne drzwi otwarto.